Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jade Empire. Jesteśmy w Ogrodzie Uczonych i werbowaliśmy ostatnio jedwabną lisicę. A teraz będzie z nami łazić, przynajmniej póki co w naszej drużynie. Zobaczymy, jak potem, czy nie wymienię ją na kogoś innego, bo ona, szczerze mówiąc, nie ma za bardzo jakichś szczególnych, nie wiem, umiejętności, które mogłyby mi się przydać. A ja tu chyba zwiedzałam to miejsce, czy nie? Już nie pamiętam. Chyba tak, bo czytałam chyba tą książkę. Trochę nie grałam znowu i znowu miała lekki problem, ale spoko. Okej, okay, ona ostatnio mówiła coś o inkwizytorach jakichś, na których muszę zwrócić swoją uwagę, żeby móc się dostać do tej kryjówki zabójców lotosu, czy coś takiego. Ale nie chciałabym tego za bardzo jeszcze teraz robić, ponieważ chciałabym jak najwięcej zadań pobocznych zrobić, a z tego co pamiętam, ominęliśmy trochę rzeczy po drodze, znaczy w sensie na pewno jednego gościa ominęliśmy, zanim tu weszliśmy do tego ogrodu i tutaj jest chyba jeden koleś, który też jest z zadania pobocznego, więc najpierw sobie zwiedzimy cały ogród, a potem jakby cofniemy się jeszcze do miasta i zobaczymy, czy tam jakieś zadania nam się poodblokowywały. Okej, okay, trochę się boję teraz robić zbyt dużo. Okej, okay, co to jest? Ustawienie węża! Ojej, to chyba już drugie, które dostaliśmy. Będziemy mogli potem się cofnąć do naszego obozowiska i do tego pieca całego. Uczony Dongo. Tutaj nie wiem, czy to z nim mam rozmawiać, czy nie mam z nim rozmawiać, boję się trochę. Dobra, zapiszmy grę. Jakby popchnęła się fabuła do przodu za bardzo, to się cofniemy. The lecture won't be starting for a little while, though your enthusiasm is appreciated. Boję się ciebie, kim jesteś. I wouldn't worry about seating. Those interfering philosophers had made sure that very few people will be attending the lecture. Aha. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę werbownika inkwizytorów? W sumie, nie wiem, mogę go zapytać chyba. What? That's quite a question. I'm not sure who told you, but I'd appreciate it if you would keep your voice down when asking those kinds of questions. Okay. Nobody here suspects me to be anything but an overzealous scholar, and I'd like to keep it that way. So you want to know about the recruiter? You have a flying machine, do you not? Yes, I know about that. Go back to the landing area and someone will meet you there. No kurczę, to nie wiem, czy sobie nie zmyśliłam czegoś. Dobra, zrobimy inaczej. Bo ja nie chcę się z nim spotykać jeszcze. Obawiam się, że to nam trochę popsuje szyki. Gdzie to jest wczytanie gry? To jest zapis, to jest wczytaj, dobra. To może pogadamy z nim na jakiś inny temat, a na razie tych inkwizytorów zostawimy w spokoju. Nie jestem też pewna, czy na przykład nie trzeba zrobić całej cesarskiej areny dopiero, żeby on nas przyjął, że tak powiem, ten werbownik, ale no, nie jestem tego do końca pewna, a nie chcę po prostu zacząć robić różnych rzeczy, a potem nie będę mogła się cofnąć na przykład do naszego latawca, bo on tam będzie czekał i będzie, wiecie, chciał nas od razu zabrać na misję główną, także... Spróbujmy pogadać o innych rzeczach. A sobie na razie darujemy tego werbownika. Czy mogę zadać ci kilka pytań? Certainly. We can't learn without asking questions. How can I help you today? Ale bardzo ładnie się wypowiada tak swoją drogą. No w sumie nic dziwnego, nie? Ogród uczonych, nie? Opowiedz mi o ogrodzie uczonych. Don't let the name fool you. There are fewer scholars here than you might think. We are far outnumbered by those obstinate philosophers. Uh-huh. The philosophers believe that the gods dictate everything from the rising of the sun to the changing seasons. If the summer ends too soon or too late, the gods must be angry.
Of course, anyone who cares to look can see that the birds control the weather. I have noted with some accuracy that the birds predict the seasons. Prawda, jak to działa? I have a theory that the massive movements of birds in the autumn and spring actually cause the prevailing winds to change direction. Tak jakby trochę się wyłączyłam. South, just before autumn, they cause the winds to change. And we get cold air from the north until the spring, when the birds reverse the winds again. Za dużo informacji mi wkładasz do głowy. Simple, but just try telling that to one of the philosophers. Jasne. Dlaczego nie ufasz filozofom? Don't get me wrong, I like most of the philosophers, but their strict adherence to aging traditions makes them very difficult to deal with. They're always preaching about peace and harmony. Really, we kill and subdue the creatures of this world in order that we can survive. Where's the peace in that? Can a man survive long enough without eating meat? What about the grains we use to make our bread, or the hides we use for any number of things? We consume constantly. Peace and harmony are wonderful ideals, but... Czy on insynuuje, że wegetarianizm tu istnieje? Czy nie istnieje? Oh my god. Dobra. Czego będzie dotyczył twój wykład? I'm glad you asked. Today I will speak on my theories of cloud formation. That was my first major discovery, though it hasn't been widely accepted yet. The basic principles are really quite simple. I deduced after lengthy study that clouds are formed by the moisture escaping from our bodies. When the weather is cool, you can clearly see small clouds escaping from people's mouths. Similar clouds form on the skin of people working strenuously in the cold. Zbyt mądre These rzeczy, clouds jak of breath rise up and collect near the tallest peaks, where it is almost always cloudy. This was one of my finest discoveries. Aha. Cieszę się twoim szczęściem. Dobra, idę stąd. Oh, so soon. All right then. I hope to see you again soon. Perhaps I could explain to you my theories on the formation of ice crystals. O, matko. Nie, już nigdy więcej nie chcę z tobą rozmawiać. Co to? O, pieniądze. Kapliczka skupienia nie jest mi potrzebna, ale książkę sobie wezmę. Fizyczny wszechświat, hipoteza uczonego. Matko. Śmieszne jest sugerowanie, że akurat ja nie rozumiem znaczenia i wagi istot niebiańskich. Okej. Okay. No, 1500. O, jesteś filozofem. The teachings of sagacious Tak. Wow. Dobra, dokąd ja mam pójść? Tu jest jakiś strażnik. Tam jest... kapliczka, tam jest jakaś wielka głowa. Świetnie. Dobra, ostateczne słowo. Okej. Fajnie, więcej książek. Długa susza. Za jeden z najgorszych okresów niedawnej historii. 10 lat skwaru niewielkich opadów szczupiło nawet przepastne zasoby spichlerzy cesarstwa. Mędrcy przepowiadali co najmniej 3 kolejne lata katastrofalnej suszy, podczas gdy Ministerstwo Harmonii odnotowało już setki tysięcy ofiar śmiertelnych. Wtedy to cesarz Sanhai ogłosił koniec suszy i susza się skończyła. Za sprawą boskiej woli zasarza nasze wyschnięte ziemie znów się zazieleniły i przywrócony został właściwy porządek rzeczy. Wydawało mi się, że była ta książka już wcześniej. Tak, tam jest obcokrajowiec, którego, o którym mówili nam, zanim weszliśmy tutaj do Ogrodu Uczonych. Spotkaliśmy takiego kolesia, który obrażał wszystkich dookoła i się okazało, że właśnie tego obcokrajowca się próbują tam, nie wiem, pozbyć jakoś czy coś. To też jest zadanie poboczne, które spróbujemy ogarnąć. Uczony Zeniu, boję się. Zapiszmy. Ja dzisiaj bardzo strachliwa jestem. But I noticed your arrival earlier while I was at the tavern. That flying machine of yours is truly a marvel. I actually have a design for a new prototype flyer and I hope to get funding to build it one day. The other scholars aren't interested in my inventions though. Mogę zadać ci kilka pytań? Me? You want to ask me something? Matko, jak zdziwiony. Sure, I'd be glad to help you if I can. What would you like to know? Kim jesteś i czym się tu zajmujesz? Oh, I'm Scholar Zenyu.
I'm one of the newer scholar elites. I was actually born in the poor quarter, but my uncle brought me here when I was only 10. He knew I would never have a chance at a real life unless I had some proper schooling. I've lived here with him ever since. Okej, okay, opowiedz mi o cesarskim mieście. That's right, you're new here, aren't you? Well, where should I begin? There's so much to tell you. There are several important areas here in the city. Of course, there are also many different services, too. I'm not sure what to tell you first. Opowiedz mi o ważnych miejscach. Sure. Well, let's see. This place is the Scholar's Garden. For the most part, only stuffy old philosophers and scholars reside here. Farther down toward the city, you'll find the Golden Way. Many wealthy people live and work there. Hopefully some willing to fund one of my inventions. Then there's the Market District, near where you landed earlier. Most of the city does its business there. It's an interesting place. At least, I think so. You'll also find the path to the Black Leopard School there, across the river from the arena. I haven't been there, but I hear it's an interesting place to visit. Powiedz mi o usługach dostępnych w mieście. One of the best places in the city is the arena. Just don't tell my masters I said so. If you go to the arena, you'll also see the heart of the Empire Tavern. And of course, there are several shops and merchants with all manner of supplies available. All of that can be found in the Market District. Powiedz mi więcej o tej gospodzie. I'm not supposed to go there. At least not when I'm studying, but it's hard to resist. It's known as the best tavern in all the Empire. Ojej. I actually do some of my best thinking while I'm there. I like to sit in the upper rooms with a bit of wine and just look out over the city. No przecież nie wolno ci tam chodzić. O, jego też można o to zapytać. Dobra, wróćmy do pytania miejsca. What do you want to know? Wrócimy do mojego pierwszego pytania. Co możesz mi powiedzieć o ręce śmierci? Now there's a question you don't hear very often. Not too many people like to talk about him. In fact, if I were you, I'd be careful who I ask. I'm not one to believe in superstitious nonsense, but I still wouldn't want to draw his attention. He's very powerful and very dangerous. Some people even suggest that he has gained some control over our honorable emperor. I find it hard to believe, but I suppose it's possible. Słyszałeś ostatnio jakieś ciekawe plotki? A city like this always has rumors. Some people say the ghosts are angry and attacking innocent people. Another rumor suggests the emperor is dying. Ooh. But I wouldn't believe any of that. Just because the emperor hasn't been seen in a while doesn't mean he's ill. Perhaps he just wants some solitude. Tak. Zatem nie wierzysz w to, że duchy są złe? I think they are just rumors. I haven't seen any ghosts at all, angry or otherwise. If the ghosts are angry about something, why aren't they here right now? Come to think of it, I don't know any one person who's ever seen a ghost. Ej, ja widziałam. Całe mnóstwo. I prefer to spend my time and energy on things that are real. Designing a new prototype flying machine, now that's important. No, oczywiście. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o cesarzu? The emperor is a wise and powerful man. How else could he have solved the drought so many years ago? I wasn't born then, but I've heard the stories. It's true that he hasn't been seen much recently, but I don't think it's anything to worry about. It's not like the Empire is falling apart in his absence. Maybe he's just taking a rest from all the hard work he's done. Nobody deserves a rest more than the Emperor. Oczywiście. Nie no, o duchach już żeśmy rozmawiali. Czy to jest coś nowego? I think they are just rumored. No. Dobra, wróćmy. Okej, okay, to wszystko. All right then. Goodbye. Wszystko na razie. Jakiś filozof, o matko. Wyczuwam to po oddechu. Kone uk noia kup sa ja sisia su uko. Mogę ci zadać kilka pytań? Pakeni wa kawane ya. Kiedy podadzą obiad? Awur ut k
kuo wo kokopia kawa ja wo. Swoją drogą, on jest na poziomie jej piersi, tak wygląda, jakby specjalnie się wpatrywał w jej piersi, żeby zobaczyć z bliska. O Boże, jestem zła. Czym się tu zajmujesz? Wasafno sositu no koota napie i faje ok. Okej. Okupke tita sumpono, sathwa kawa ia ifiak. O matko, to jest rządzący stary gaduło. Zamknij się, sieci. Oh my god. Powiedz mi o ręce śmierci. Wosowały jeni tu uksumpono. Kutkosi wiwa ja, wonowa ja, ifowuja ota wikinu. Oj, starczy, starczy. Albo prędzej go zabiję. co wiesz o cesarzu? Kony uk nowia, kup sa ja sisia su ukot. Oifo ja uk sonkob noko isansia. No, wyłączyło mu głos. Znacznie potężniejszy od któregokolwiek innego cesarza, który panował za mego długiego życia. Okej, okay. Czyli nic nam nie powiesz. Szukam mistrza Li z dwóch rzek. Wokawe jastankę jenano wo jewa sunak. Ojej, nie jestem nierozwinięta? Uksa jest pisuki ukonieru takno. Uksa ja ifratsa ja toso pani rania. Kawa ja a ithino nahipino feitea. Aj, ale on jest obraźliwy, masakra. Nie chcę już z tobą rozmawiać. Super, dzięki. Co za koleś. Kolejny filozof, tam jest ten obcokrajowiec. Boże, pomimo tych piesków tutaj. Greetings and welcome to the Scholar's Garden. I am philosopher Zhao. One of the many masters you will see here during your visit. I see by your accoutrements that you are not from the Imperial City. I hope your visit here is one of fulfillment and success. As sagacious Tien once said, more valuable than silk are new friends in a foreign land. If you need anything, I will be glad to assist you. Nawet przystojny. I uprzejmy. Jesteś uprzejmy, dziękuję. As sagacious Tien once said, kind words and respectable attire are seldom a sign of true character. Only deeds reveal the intent of the soul. I am glad to help you in any way I can. Okej, okay, czy masz zamiar za każdym razem cytować Tiena Roztropnego? Opowiedz mi o czynach. I am honored that you would ask me, though I must warn you. The teachings take a lifetime to learn and cannot be taught in a day. Perhaps I could explain the core principles of Tien's teachings. I could recite the history of Tien if you like. Wyjaśnij mi podstawowe założenia nauki. The teachings of sagacious Tien are very simple, but the implications are astoundingly complex. At the heart of the teachings are the concepts of harmony and discord. Also referred to as the way of the open palm and the way of the fist, one cannot exist without the other, but neither can they coexist in one person. Harmony with the world comes from understanding your place in the world. An ant that believes it is a tiger will never achieve harmony. In other words, accepting your place in the world and using your skills accordingly is the optimal way of following the path of harmony. Continue. Discord is the other side of the coin. People who choose the path of discord seek their own advancement over everything else. These people will ignore the world and use whatever means necessary to raise themselves above their station. Sagacious Tien taught both harmony and discord to his students, for one cannot be fully known without the other. However, he himself followed the way of harmony.
Przedstaw mi historię Tiena w takim razie. Sagacious Tien was the first emperor of the Jade Empire. He was a philosopher and a leader without compare, unifying the warring factions of his time. His teachings founded this great empire, though there was very little written about Tien himself. We do know that he brought peace to the people of the empire, and since that time, his teachings have guided hundreds of generations of followers. No dobrze, to zapytajmy może o coś innego. Of course. What would you like to know? Co możesz mi powiedzieć o Ogrodzie Uczonych? The Scholar's Garden is the seat of learning in the Jade Empire. The philosophers and scholars who live here dedicate their lives to the pursuit of wisdom. Opowiedz mi o uczonych. The scholars are dedicated to unlocking the secrets of the physical world. Many still follow the teachings of Sagacious Tien, though some take their studies too far. I am certainly not opposed to their ways of study. Indeed, the scholars have made many wonderful and important discoveries. Opowiedz mi o filozofach. We philosophers dedicate our lives to the study and teaching of the ways of Sagacious Tien. We believe in peace and harmony and balance. Many find it difficult to grasp the significance or usefulness of our studies, but we assist anyone willing to learn the ancient teachings. W sumie to też jest dosyć ważne, bo oni też się uczą tej jakby tradycji, historii, od tego, co się, skąd właściwie się wzięło Jadejtowe cesarstwo i jak to wszystko się rozwijało, także... No, w sumie obie frakcje, że tak powiem, tutaj są dość istotne. Ale jakoś się nie lubią. Ja nie wiem. A przynajmniej nie wszyscy. Dobra, wróćmy do pytań. Co możesz mi powiedzieć o cesarskim mieście? I'm afraid I would not be the best person to ask, but there are others to whom I could direct you. No, w sumie już gadaliśmy z tym wcześniejszym kolesiem. Mieszkasz tu. Czemu nie znasz miasta? A good question. I am sometimes saddened by the fact that I cannot participate more in the life that surrounds me. However, I forego these simple pleasures to remain focused on the learning and application of the teachings of Sagacious Tien. Okay. Don't misunderstand me. I am content with the choices I've made. But doubts cannot be completely resolved, and the city is a constant reminder of my decision. Coś za coś, nie? No ale w sumie to jest trochę, nie wiem, znaczy no miałby czas na to, żeby wyjść do miasta i po prostu, nie wiem, się przejść z czasu do czasu, czy zobaczyć coś innego poza książkami. No ale mimo wszystko jakby, nie wiem, tak jakby się zamknął tutaj jak w jakimś klasztorze. Nie wiem, możemy spytać. You could ask young scholar Zenyu. He spends a good deal of time in the city enjoying worldly pursuits, though he does not think his masters know it. There is also a man named Bai who works near the Imperial Arena. He is renowned for his knowledge of the city. A to z nim chyba też żeśmy rozmawiali, tak mi się wydaje. No dobra, to as tyle. You wish. With luck, the winds of heaven will bring us together again one day. Farewell. Okay. Bye bye. Dobra, nie wiem, nie będę chyba tam podchodzić jeszcze. Chciałabym z drugiej strony przejść. Tu zobaczyć, co my tu mamy. Tu mamy też jakiegoś kolesia. Tong Wei. A uk te jer, wo na, po jer, uk forty. Kim jesteś? Akir sonwi ni fajit wo wir waka wir usono. Jej, archeologia. Ni fajiter ufino. Instalacje tego wspaniałego okazu. Mój Boże, używasz bardzo trudnych technicznych słów. Instalacje. Ike kir kir wasza tiruk. A co to jest właściwie? I czemu to się unosi? Dlaczego te kamienie są takie żywotne? Uknik kubki trosa irwustap kitno. Ukiwir kwadner.
Depaty nie mają znaczenia. Sunur nuku wu ifu ir suwir tatasi nisiso irko wikawar ir rorem. Okej. Usa ir sa wi api ir ninu siso ir tiut. Czym zajmujesz się jako wielki archeolog? Ike kir kir wasza tiruk. Okej. Kir inni timo nie odpowiedział za mnie. Niewyczerpana studnia natchnienia. Więc po prostu stoisz tu i się gapisz na nią. Powiedz mi więcej o dolinie, z której pochodzą te głazy. Wowowir szaksi ir kawir onk nisiso ir akuwu uksunti. Wowowir szaksi ir fukno. Aha. Aha, to dlatego tutaj mi przynieśli to. Dobra. Sunur nuku wu ifu wir suwir tatasi nisiso ir kawi kawar ir roren. Używać tych głazów do butowy. Krąc niwu nu ir. Wajer uk sakwanerko uk nik nisiso ir akuwu. Okej, czyli pałac cesarski jest zbudowany na podstawie tych kamieni, dlatego się unosi. Jeszcze dodatkowo magii. Ja nie mogę, kosmos. Dobra, przyjdź. Nisiso ir akuwu kusuwir wawuso irtan. No dobra, tu już chyba nic więcej nie ma, dobra, wow. Okej, okay, to zobaczmy jeszcze, jak tam podejdę, to znowu będzie dużo rozmów i zadanie do wykonania. Ja bym jeszcze skoczyła do, znaczy skorzystała ze sklepu naszego. Tak to było? Jak ja mam tu wejść? Dobra. Czy jest tu coś, co mogę kupić ciekawego? Styl skaczącego tygrysa. Aha. W sumie głównie klejnoty. Klejnoty jedności. Całkiem fajne. W sumie on ma... O, złoty język. To jest lepsze niż to, co ja mam. Co to? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo ja miałam... O, brązowy język. Byśmy to zdjęli i wzięli złoty język. Mamy... większe szanse na użycie... ugodowych rzeczy, że tak powiem. Dobra. W takim razie myślę, że w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek i w kolejnym spróbujemy rozwiązać sprawę z tym obcokrajowcem, który się tam czai. On jest dosyć zabawny. Pamiętam, jak pierwszy raz trafiłam na to zadanie, to nie mogłam przestać się śmiać w ogóle, co ten koleś tutaj robi, bo on kompletnie nie pasuje do scenerii w ogóle tego miejsca. Tylko zobaczycie potem. No, także... To by było na tyle z mojej strony. Patrzcie. Więcej jest tych kamieni tutaj. Ja myślałam, że to ten jeden, ta głowa. A tutaj pełno tych kamieni unoszących się w powietrzu. Kosmos. No, także usłyszymy się następnym razem. Dzięki bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!